Witajcie w odcinku, w którym chyba obejdzie się bez skrobania szyb, natomiast czeka mnie potem coś bardzo ważnego. Muszę odstawić busa od Odyna do mechanika, gdzie będą robić te wycieki, coś tam pisał, wszystko będę zaraz sobie czytać. A tymczasem Odyn pojechał pociągiem dzisiaj o bardzo wczesnych godzinach do Poznania, ale chyba powiedzieć, dlaczego tam pojechał, to nie mogę, bo to chyba jest tajemnica, nie wiem, tak mi się wydaje. Muszę jeszcze iść do Odyńców, zostawić młodemu telefon sklepowy, bo mnie nie będzie jakiś czas. Telefon zostawiony, młody zaraz będzie, bo dzisiaj wcześniej zaczynamy, dzisiaj Deusy 2 przyjeżdżają, a ja, ponieważ nie mogę dwóch jednocześnie aut prowadzić, swoje odstawiam na Sosnowiec Główny, przesiadam się na pociąg, 8:04 to za 17 minut, także spieszę się, potem biorę busa, jadę do mechanika i wracam do centrum i taki dziwny początek dnia. Rejs Sosnowiec mnie zaskoczył, no nie ma gdzie zaparkować, za 3 minuty mam ten swój pociąg, więc albo na... a jeszcze na południowy jedzie 8:19, to może bym się tak skusił, to jedziemy na południowy, albo nie, zatrzymamy się i zobaczymy, o której to dokładnie jest, bo nie pamiętam. No, myślę, że można by tym pojechać, to będę w zawodzie 8:27, 9 mam być u mechanika, trochę słabo, jakby jakieś korki jeszcze były. Dobra, kij z tym, jedziemy po prostu autem i tyle. Kluczyki odebrałem, jestem już w tym cudzie niemieckiej inżynierii, a teraz zapytam się jego stałego mieszkańca, jak się wbija wsteczny, bo nie mam pojęcia. No i jak się wbija wsteczny, jak? Myślę, że do podłogi i jak jedynkę. A zaraz zobaczymy. Najwyżej będą straty, nie? Najpierw próba odpalenia, tak? Dziada. Pierdziele, jaki tu jest... To jest chyba luz, tak? Dobra. Luz. Dobra, dobra. Zobaczymy. Słucha się mnie chyba. Strasznie faluje. Nie wiem, czy tak powinno być. Głośno tutaj strasznie. Palimy światła, to chyba... Tak? O! Chyba te. Chyba dobrze. Ile tam mamy benzyny? Trochę niedużo. I jedziemy na LA. I gaśnie ta benzyna, mryga coś. Bo, co tu się dzieje, panie? Co tu się dzieje? Ale jest nawet całkiem dobra widoczność, więc... Ja sobie poradzę z takiej małej osobówki. Jedziem na Sosnowiec. Normalnie lepsze niż jakaś kolejka górska. A w wesołym miasteczku to już nie byłem. Oj, z 10 ponad lat jak nic. No i już prawie jestem na miejscu. Chyba serwis samochodowy się nazywa Korba, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i co? No i fajnie się jeździ tym busem. Zapomniałem już, jak wygodnie. To jest zdecydowanie to, jak lubię jeździć. No i co, bus mam odstawiony, dzisiaj bardzo duża dynamika, bo Odyn dojeżdża teraz do Poznania, SMS-y już przychodzą, a ja muszę teraz tutaj ogarnąć pewne sprawy formalne, no i sprawa Deusów 2 dzisiaj zjeżdżają, wysyłamy, właśnie jak to zrobić, auto mam teraz w Katowicach, muszę jeszcze po auto pojechać, nie ma wyjścia. Wczoraj busa odstawiłem Odynowi do mechanika, myślałem, że będą dzwonić, więc nie jechałem po swoje auto do Katowic, więc teraz wykorzystam, że Jagoda nas przyjechał odwiedzić. I jedziemy do Katowic, znaczy, no powiedzmy, że do Katowic. I mamy pytanie od widzów, bo jak w październiku ten depozyt w tym takim bagnie w Baranowicach bodajże było odnalezione, to mówiłeś, że wrócimy tam, jak trochę skostnieje ziemia. No i co teraz powiesz? Bo są takie pytania. Po pierwsze, nie wiem, czy to jest depozyt, ale coś tam jest w tym stawie, czy tym zalewisku. Zresztą widzieliście, że ciężko było w ogóle tymi wiadrami powyciągać to wszystko, tą wodę. Woda i tak napływała. Spróbujemy w najbliższym czasie tam uderzyć, zobaczyć, jak to tam jest skostniałe, czy dalej wody gruntowe będą nachodzić, czy nie, czy będzie zmarznięte. Podejrzewam, że może, no, że jak to jest głęboko, to może będzie zalewać, a jak nie będzie głęboko, no to próby będą w każdym budżecie. Próby będą, co tam jest, nie wiem. Jakiś sygnał jest głębszy. No może jeszcze drugi pistolet, bo tam był pistolet, nie? Niedaleko. Ale to jest coś większego, wiesz, niż tak mi się wydaje. Pamiętam. wydaje. Spróbujemy, na pewno jakieś relacje z tego będą, może pozytywne. Myślisz, że w tym miesiącu? Możliwe, ale... Nie kłam. Nie wiem, no w sumie nie da się tak określić, czy w tym miesiącu, wiesz jak jest. Dobrze, mamy pecha. A nagram sobie pociąg przy okazji. No, on przeszedł. Także ciężko powiedzieć, no ale będziemy weryfikować na pewno, nie odpuścimy tego tematu. Jestem już w Katowicach, Jagoda mnie podwiózł, spotkałem Odyna w jego nowym dobytku, ale jeszcze nic nie mogę chyba pokazać, albo mogę, nie wiem. Odpalamy moje... Chyba było zimno. I jedziemy za Odynem, bo Odyn też zmierza do Odyńców. Kicia też przyszła? Jesteś głodna? Co? Głodna Kicia jest? To chodź. Młody i Odyn poszli sobie poglądać nowe cudo. Jak ktoś był z was postrzegawczy, to gdzieś tam w lusterku było parę ujęć, które rąbek tajemnicy odsłoniło. Zresztą Odyn dzisiaj o tym też mówił we vlogu. No i pewnie jutro, pojutrze tajemnica będzie, już nie będzie tajemnicą i dokładnie sobie wszystko zobaczycie. Trochę mnie wczoraj poniosły emocje, jak kończyłem nagrywać, montować odcinek od Jagody. Od kilku dni, w zasadzie od tygodnia, odkąd nastał nowy rok, co chwilę jakieś trzeba zajmować się rzeczami niezwiązanymi dodatkowo jeszcze z prowadzeniem działalności, bo czegoś nie wiemy, czegoś do końca nie wie księgowa. Pisze tam gdzieś o jakieś interpretacje. Ktoś tam zarzucił, że to jest jakaś polityka. No to nie jest polityka, bo prowadzenie działalności to jest też kanał sklepowy, ja przypomnę, nie tylko jest o poszukiwaniach, chociaż ja się staram, żeby 90% raczej było o poszukiwaniach, więc jest to też kanał trochę o prowadzeniu działalności. Prowadzenie działalności to co ma wspólnego z polityką? No w moim przypadku nic, ja chcę po prostu się skupić na tej działalności, my wszyscy chcemy, no ale tutaj niestety nowa rzeczywistość zaskakuje na niektórych polach, że trzeba się zastanowić. Mamy nowe pomysły, a te nowe pomysły w zasadzie stoją w miejscu, bo trzeba zajmować się po prostu tym, jaki PIT wypisać, czy można za pobraniem coś tam wysłać i czy wchodzą nowe rozporządzenia do czegoś, co ma 800 stron i przez pół roku gdzieś tam było analizowane, a teraz wychodzą problemy, których nie przewidziano. Także no, to nie jest polityka, tylko to jest rzeczywistość osoby, która no, coś tam sobie działa, nie? Nawet w takim mikroprzedsiębiorstwie. Jakbym był pewnie na etacie, chociaż dotyka to też osób, które mają etat. Gdyby to ode mnie zależało, to bym poświęcił się całkowicie tej efektywnej, produktywnej części prowadzenia działalności. No niestety coraz więcej muszę siedzieć w papierach, coraz więcej trzeba się zastanawiać, jak to robić. Na przykład dzisiaj Odyn przyjedzie, tutaj ma jeszcze przyjaciół, teraz pojechał do chyba konserwatora, przyjedzie i będziemy dyskutować, że będziemy zmieniać prawdopodobnie formę prowadzenia działalności, bo obecna przy nowych przepisach jest bardzo, bardzo niefajna, jeśli chodzi o tą tak zwaną składkę zdrowotną, tak zwaną składką zdrowotną, to podatek zwany składką zdrowotną, nie? To też ktoś powie zaraz, że to jest polityka. Nie, no to jest przedstawienie rzeczywistości, nazywania czegoś, co jest podatkiem. Ja właśnie, jak nagrywałem materiał na ten temat, to zadałem takie pytanie, że Jagoda ma urodziny, to co, młody? Składamy się po 5 dych? Składacie się po 5 dych, czy składacie się po procencie tego, co zarabiacie? No więc właśnie, no więc czym jest ta składka zdrowotna? Z tym będziemy dzisiaj debatować. Mamy kalkulatory, mamy jakieś tam przeliczenia i będziemy nad tym myśleć, no bo też na tym polega niestety w naszym kraju prowadzenie działalności. Także obiecuję, że jak następnym razem mnie poniosą trochę emocje, to na Railmanie to wszystko będzie zamieszczane, tam będą vlogi bardzo często. No a dzisiaj co? Słoneczko świeci, trzeba pozytywnie spojrzeć na życie. Trzymajcie się i do jutra albo pojutrze z Jagodą, nie wiem z kim. Ale z Jagodą raczej. Cześć!